Moi drodzy, nie tylko wiemy, jak zmienić Polskę, bo takich osób jest sporo, które o tym mówi, ale my wam zaraz to pokażemy. Co zrobimy, bo to najważniejsze. Najważniejsze są te recepty. My dzisiaj nie przedstawiamy programu. My dzisiaj przedstawiamy te podstawowe recepty natychmiast, ponieważ państwo się wali i musimy w pierwszym dniu naszych rządów dokonać pewnych natychmiastowych zmian. Pamiętacie na pewno, jak w kampanii wyborczej mówiliśmy jasno o tym, żeby zlikwidować TVP Info, żeby zlikwidować abonament RTV. Już dosyć tej fabryki kłamstwa i manipulacji. Już kilka lat temu mieliśmy gotowy projekt mówiący o odpisie podatkowym na Kościół. Cieszę się, że niektórzy inni politycy opozycji sięgają po ten projekt, bo to był dobry projekt. Myślę, że znajdziemy porozumienie, żeby zlikwidować Fundusz Kościelny i właśnie zaproponować odpis podatkowy. W przypadkach drastycznych powinna być możliwość, tak jak w Wielkiej Brytanii, referendum w sprawie odwołania posła czy senatora. Porozmawiajmy na ten temat. Zmieńmy konstytucję. Decyzje muszą być podejmowane blisko obywatela, a nie w państwie scentralizowanym przez jednego człowieka, który pojęcia nie ma, czym jest nowoczesne państwo. Państwo obywatelskie czy państwo partyjne, to jest dzisiaj prawdziwy wybór, który przed nami staje. Wracamy do korzeni. Pamiętacie, jak powstała Platforma Obywatelska? W sprzeciwie wobec złej władzy. I dzisiaj towarzyszy nam dokładnie to samo uczucie. Sprzeciw wobec złej władzy. Dlatego jesteśmy na ulicach. Dlatego proponujemy przejrzystość. Dlatego proponujemy rozliczanie polityków, bo jesteśmy za państwem obywatelskim. Żeby budować silną, bezpieczną, stabilną i przewidywalną Polskę, potrzebne jest przywrócenie prawa i praworządności. Tak, bez silnych instytucji, bez niezależnych instytucji nie ma możliwości realizacji tych marzeń, o których często nam opowiadacie. Powołamy na nowo Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądownictwa. To jest nasze zobowiązanie. Trzeba zacząć od zabezpieczenia państwa przed tym, by zasiadający obecnie w parlamencie parlamentarzyści władzy nie mogli bogacić się na majątku państwowym. Wprowadzimy centralny rejestr jawności. Będziecie wiedzieli, na co idą pieniądze publiczne. Będziecie wiedzieli, kto bogaci się na majątku publicznym, kto zawiera umowy ze spółkami Skarbu Państwa, kto wykorzystuje swoją pozycję właśnie do tego, by budować swoje bogactwo. Oprócz niezależnego prokuratora generalnego potrzebny jest specjalny prokurator śledczy. Tak, zrobimy to na wzór amerykański. Żadna władza nie może być bezkarna. Każda afera, respiratory, maseczki, wybory, które się nie odbyły, koperty, testy, to wszystko będzie rozliczone przez specjalnego prokuratora śledczego, który zostanie powołany właśnie po to, by nikt w przyszłości nie ośmielił się was okradać.